Białej Rawskiej i pana obecność. Dlaczego? Ja pochodzę z powiatu rawskiego. To są tereny rolnicze, sadownicze. Biała Rawska jest także bardzo ważnym punktem na mapie komunikacyjnej województwa łódzkiego. Jest na styku z województwem mazowieckim. Wszyscy widzimy, jaki tutaj jest intensywny ruch. Ja wiem, że Biała Rawska kiedyś zabiegała o obwodnicę. Ja mam nadzieję, że jutro w taki sposób ułoży się sejmik województwa łódzkiego, że wrócimy do tematu, który ja sygnalizowałem jeszcze kiedy byłem wicemarszałkiem, że oprócz obwodnicy Kurzeszyna między Rawą Mazowiecką a Skierniewicami, także powinna być wybudowana obwodnica Białej Rawskiej. To jest akurat zadanie samorządu województwa, ale jako minister infrastruktury mocno będę wspierał tego typu działania. Jestem w Białej Rawskiej także, żeby podziękować dotychczasowemu burmistrzowi Jackowi Adamczykowi. Podejmował wiele mądrych decyzji, dobrze kierował tą gminą i nie kandydował w tych wyborach, zostawił pole innym kandydatom. Wygrał Jacek Otulak, dotychczasowy wicestarosta, doświadczony samorządowiec, młody człowiek, szef Związku Sadowników w Białej Rawskiej. Osoba, która doskonale czuje klimat, który jest w mieście i gminie Biała Rawska. Chciałem dzisiaj pogratulować wszystkim mieszkańcom, pogratulować radnym, ale także pogratulować nowemu burmistrzowi Jackowi Otulakowi i wesprzeć go we wszystkich jego projektach. Tematem, który coraz częściej pojawia się w Białej Rawskiej, w ogóle w ziemi rawskiej, to jest pytanie, czy jest możliwe wybudowanie nowego przystanku na centralnej magistrali kolejowej. I dzisiaj chciałem przekazać wszystkim radnym, nowemu burmistrzowi, wszystkim tym, którzy przyjechali tutaj na sesję, że zleciłem prace analityczne PKP PLK nad koniecznością, zasadnością wybudowania tutaj przystanku. Te prace już trwają, trwają konsultacje z przewoźnikami, trwają prace analityczne dotyczące ruchu przewozowego, trwają prace analityczne dotyczące połączeń z innymi miastami, jak z centrali magistrali kolejowej, jak skręt na Radom, na Tomaszów Mazowiecki. To wszystko jest niezwykle ważne. Prace się rozpoczęły, takie prace zleciłem i mam nadzieję, że wszystkie argumenty staną za tym, aby wybudować tutaj na terenie gminy Biała Rawska przystanek kolejowy, który ułatwi komunikację nie tylko z Warszawą. Tego typu prace ja zainicjowałem jeszcze w Sejmiku Województwa Łódzkiego, kiedy poprosiłem władzę Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, czy jest zainteresowana wejściem na centralną magistralę kolejową z przewozami. Takie zainteresowanie było, niestety później władze województwa się zmieniły. Dzisiaj mam najlepszą okazję wrócić do tego tematu. Prace się rozpoczęły, mam nadzieję, że finałem będzie decyzja poparta dowodami analitycznymi, że tak, przystanek kolejowy na CMK w gminie Biała Rawska jest potrzebny i mam nadzieję, że będzie bardzo szerokie zainteresowanie. Wiele dzisiaj mówi się o tym, że musimy przesiąść się na pociąg, musimy postawić na ekologię, że kolej jest przyszłością, o tym mówi cała Europa. Czas, aby zacząć w praktyce pracować nad tym, a bez nowych przystanków, bez nowych przebiegów linii kolejowych, bez rozmowy z przewoźnikami, którzy muszą być skoncentrowani pod wspólnym mianownikiem, który nazywa się Ministerstwo Infrastruktury, nie jest to możliwe. A przypomnę Państwu, że moi poprzednicy oddzielili spółkę PKP SA, pod której jurysdykcją są najwięksi przewoźnicy w Polsce, od Ministerstwa Infrastruktury. Jak oni chcieli skoordynować transport w Polsce, ja nie wiem. Pierwszą moją prośbą do premiera Donalda Tuska było to, aby PKP SA, a co za tym idzie przewoźnicy, wrócili z powrotem do Ministerstwa Infrastruktury. To jest podstawa do tego, żeby podejmować takie decyzje i rozmawiać o potrzebach takich, jakie są tutaj na ziemi rawskiej i w okolicach miasta i gminy Biała Rawska. Panie ministrze, wspomniał pan o tym przystanku, o transporcie kolejowym. O piątej ukazał się raport, że wystąpiła bardzo duża strata za poprzedni rok w polskiej kolejach państwowych. Tak, dostałem informację dotyczącą większej straty.